Smacznego, przyjacielu. Czemu robisz leżący ogon? Stefciu. Stefan! Stefan! No nic nie jest ciebie w stanie wyrwać, nie? Nic. Siemandero. Dzisiaj w lesie i gościnnie Pawcio z warszawskiej Ferajny, twórca toporów, kilofów, siekierek. No. Idziemy pochlatać po lesie. Pawcio przyjechał, chciał zobaczyć, jak to jest w kaszubskich lasach. Pokopać trochę kaszubskich. Pokażemy. A teraz sponsorem stacji pierwszej jest Marcin i Aga Miotła. Kurde, dzięki śliczne. Zaczynamy. Dzisiaj z legendą. Dzisiaj będzie testy legendy w terenie fajnym. I teraz wam pokażę. No tu rzuciliśmy kawałek ołowiu, tu jest kawałek amelinium i tu jest kapselek. I teraz patrzcie, on jest ustawiony na tym trybie, to jest chyba park, tak? I pokazuje kapsel. Tak. Pokazuje kapsel, jakie on ma wskazania. Pół na pół. Amelinium i tam jest dalej, czekaj, sięgniesz, pokaż. Tu jest ten ołów. Ale ma metal przy sobie ten ołów, to jest odważnik z metalem. Tu jest amelinium. I tu jest kapselek. Czyli jak jest kapselek, on jest pół na pół żelazo, pół na pół kolorek. Ale patrzcie, jaką on ma szybkość. Jaka separacja i jaka szybkość trafiania przedmiotów. Także zobaczymy, jak to w terenie. No mówię, sztyca, petarda. Sztyca karbon, petarda, cała tu elektronika, no wykonanie jest mega, nie? W łapie, Woldy, jak myślisz? Ja myślę... Dla mnie za ciężki. Tak, no takiego kawalera za ciężki. Jeden minus według mnie. Jak na razie. Odnośnie słuchawek. To jest po prostu mega petardinio wykonanie i tu nie ma się do czego przyczepić. Gąbki, same wykonanie, klasa, klasa w sama sobie. Także na początek, to co, no taką dajemy mocną w skali 1 do 10. Ja tam daję, Woldy, no taką mocną dziewiątkę. A ty? 8. No dobra, zobaczymy dalej, jak to będzie się sprawowało w terenie. Z płytkim deusem. O kur... Włóż ten szpadel długi. Ja pierdziel. Ty to lubisz, nie? Deus płytki, nie? Jak tam, Pawcio? Podkowa na szczęście. No widzisz, no to dobrze zaczynasz. Ja tu też już mam nakopane siekier, kurde, blach, ale monetki jeszcze żadnej. Znowu depozyt. Miał być. I wpada Rafonix. Witam wszystkich. To co to jest? Siemandero. Nie wiem co to. Ale biło jak na kole. A nie drzwiczki? A to nie jest, chłop. A może jest, zobacz, do czyszczenia. Patrz. Z popiołu. Czy to drzwiczki? Widzisz, z haczykiem. Nie, to będą jakieś, może jakaś zapadka od czegoś, nie? Bo by nie było tego, nie? Bo raczej no. Tym się nie zbierało. No i dobre. No. Grochu się przedziera. Takie warunki. Takie sobie wybraliśmy na testy warunki. Pokaż, guziczek. No ładny. Piękny. Gratulation. A ci dalej, ja pierdziele, co ci tu mają? Topek. Ja w topku zobacz, jaki fajny korek mam na nowy. Ta butelka szyjka była i... Masz młotek. O, młotek. Nie, to jest dusza od żelazka. O, tak, no, to jest od żelazka. Kurde, co wy tu macie nakopane? Jakieś sygnaturki? Nie ma nic, nie? Nie ma. Butelka jest. Ale ona ma teraz, zobacz. Dwie podkowy. Coś tam ma napisane? Nie, takie szlaki. Nie, to są takie odlew. Ten. No. Tu też na dole nic nie ma.
Ale zakorkowana. Mm. O kurde. To na stacji numer 3. Pędał. Ośnik. Ośnik. Do korowania drzew. Aha, no faktycznie. To jest tutaj taka ta brzytwa do drzew, no. Nie? Ale to jest buta. Co? To jest but? But. No, no. Jeszcze z nogą razem. Ja pierdziele, gdzie ci się tu władowali. Masakiera, nie? Rozmiar 42. Ktoś chętny? A co ty mruczysz? Ojejku, co ty mruczysz? Ojej, Deusiku. I co? Nic jako więcej? Jako powie z kiepskich gówno. Co, żeś się nakopał, nie? Ojej, no dobrze, już dobrze. Wrócimy do ciebie, spokojnie. I żeby nie było, porządek musi zostać. Była dziura, nie ma dziury i to jest prawdziwa ekipa. Taki pierwszy fancik godniejszy pokazania. To jest kawałek dzwoneczka. Ale co wam powiem, bo to nie chodzi tutaj dzisiaj o fanty. Ja sobie po prostu pierwszy raz chodzę i wskazanie żelazo, wskazania, jeżeli jest na żelazo całkowicie albo pół żelaza, pół kolorku, naprawdę pokazuje, że jest żelaz i no nie ma opcji na pomyłkę, także co do tego jest petarda, nie podoba mi się. A będzie fenol. O i cesarstwo. Dwójeczka, no kurde, pawcio. Petarda, proszę. Zadowolony? Chociaż. Miała być kaczuszka. No ja. Ale masz pierwszą monetę w ogóle na dzisiejszym wypadzie. 1912. No i pięknie. Pierwszy strzał legendą. 44 pokazywało. I to tak dosyć fajnie dawało. Jest krągłość. 84 rocznik, pozdrawiamy serdecznie. Piątka, ale jaka wytarta, ja pitole. No nic na niej nie ma, ty ślizgacz. Pusta moneta, jest orzełek. Polska Rzeczpospolita Ludowa, pięknie wyschło, ale z tej strony nie ma totalnie nic. Zaprawdę powiadam ci, niemożliwe to jest, bo patrzcie, tu jest wszystko pięknie widocznie. A tu nie ma totalnie nic. No zobacz. O kurde. Nic, a zobacz tu. No. A to piątka. No musi być piątka. No to jest wielkości piątki starej, nie? Ślizgasz, kurde, rzeczywiście. No niemożliwe, żeby to nie było tutaj kompletnie nic widoczne, a tu jest wybite. Mennica. No. Wiesz? A już się stałe tak... wskazanie, a u ciebie? 85, ładny sygnał. No to będzie może jakieś amelinium. Dobra, na żywo. Kurde. Moniak. Albo podkładka. Kurde, podkładka zrobiona z 50. Z 50 fenigów. Tak? Tak. Z tych aluminiowych. No. No. Albo przestrzelona. Ale piękny strzał. Fajny, nie? Masz ochotę na majówkę? A tu zobacz, aniołek. O kurde, aniołek. No. Ujej, jak on ma pultynki takie, kurde. Ja tego nie powiedziałem, ale fajny żuwol. Masz coś? Na parstę. Pokaż. Ostatni sygnał, klamra, myślę. Tak wyszło. Klamra parapetówka. O, no ładny. Seregro? Alu. Tak, alu seregro. Fajny. 43 biło. Jest kolorek od lampy naftowej, ale generalnie
To jest pusto. A jak jest pusto, to ja już mówię, to ja Adi Wejherowo nie naleję i dziku, i nikt. Włączcie subskrypcję, włączcie dzwoneczek. Przyjemnie się chodzi, ale co z tego, jak fanty nie wpadają, a wy chcecie fanty oglądać. Ale powiem wam, praca wykrywacza jako takiego petarda. Ale zobacz, jaki ja mam guzik, kurde. Takiego jeszcze w życiu nie widziałem. Jaka landara. Nie? Ale płaski, znaczy bez żadnych... Płaski, bez żadnych zdobień, ale jaki wielki, nie? No. O, coś tam jest. To tu chyba będzie od menażki, jakaś podstawka. Dwa nity, bo zamknięcie takie służące jako talerz do zupy. O, ja pitole, trochę tu się tego nakopałem. Oddajcie królowi co królewskie. A ty co trafiłeś? Pięćte. O, złoto Weimaru. W tych choinkach? Tak, u nas kraju. No widzisz. No to jest złoto Weimaru. 25. Fajne. I co? Stacja. Złote lwy detektorystyki. To jest złoto Weimaru, to muszą być złote lwy. A grochu? Tak? O. No, a Waldi mówi, że ty masz medalik. Ja mam medalik i teraz zawieszkę i takie coś dziwnego, nie wiem co to jest. Już idę, ale no tu mam sygnał i wydaje mi się, że Sregro. Ale co ja tu mam, ty? Nie. Jo, srebro! Ale mam ty, Pawcio, 10 kopiejek. 10 kopiejek 1915. No wołałeś. Patrzcie, jak to schnie. 10 kopiejek. Ja nie wiem, czy to jest srebro, ale wygląda na srebro. 10 kopiejek, ale petarda. Dobra, idę do ciebie, kurde. Ale mam strzała fajnego. Ja pitole. Jaki? O kurde. Ale słońce daje, patrzcie, to jest normalnie lato. Bardzo ładny. Ale jaki wielki. Ale piękny szkaplerz, no. Śliczny. Taka zawiecha teraz tu. A to jakieś zdobionko, faktycznie. Od czegoś, no. Jakaś zawieszka jest. Medalik świetny. Czekaj, nie na ten. Zobacz. Mój srebro. 10 kopiejek, sreberko, no. Srebro z legendą! Aj legenda, kurde, aj legenda, trafiła! No, 10 kopiejków, ale jest piękne. Kurde, u nas trafić, a żeśmy gadali z Pawciem. Pawcio mówi, u nas kopiejki to jak u nich fenole. Zobacz, kurde, jakie ładne. Patrz. No i sreberko piękne masz. No. A ja trafiłem alminiaka przed chwilą. Tak? Jakiego? I on tutaj jest. Tu. Co to jest? Trzy halerze. Ja pitole, co to jest? Ale strzał. 33. To zobacz. 33 rok? Tak. 1933? 33, tak? Albo... Nawet nie dowiedziałem tego. Nie, 53. No myślałem, że to komuna. Sorry. Kurde, już chciałem powiedzieć, że tu coś musiało się wysypać w tym dole. Nie mam nic, tylko mówię jak gorąco, kurde. Na takim otwartym polu. Ja pitole. No, Adolf Dymsza. Ja pitole, ale jest ciepło. Trzeba będzie już niedługo chyba krótkie rękawy ubierać. Gdzie mam kopać? Aha, zgubił. Już drugi raz dzisiaj, o. O! Piękny. No. Sreberko nie, nie? Nie, ale... Ale taki dosyć ciężki, ci powiem, no. Ładny, kurde. Żuwol, proszę. Petarda. Dobra, chłopaki już się schodzą.
czas podsumować legendę i pierwsze wrażenia z legendą. Kombinowałem dużo, kurę przedstawiałem, o teraz chodziłem na 15 kHz, włączyłem sobie 6 tonów, bo na tym programie chyba pole, tak? To są chyba 2 tony, ja sobie na 6 ustawiłem, jest możliwość 60 tonów. Słuchawki, mega petarda. Jak ktoś nie lubi na ciepło, żeby mu uszy się pociły, to no nie będzie zadowolony. Mi to akurat nie przeszkadza i wytłumia. Wszystkie fajne sygnały dobrze słychać. Jest rewelacja. Stabilność pracy, petarda, srebro trafione, ale myślę, że to już nie jest zasługa legendy, to po prostu farta. No wszyscy chodzili, akurat ja na to wszedłem i tyle. Co mogę powiedzieć? No pierwszy dzień, nie będę nas tu zachwalał tak mocno. Jest fajny sprzęt, na pewno solidnie wykonany. Fajnie się z nim chodzi. Mankament, powiem wam, przedramię jak papaj. I to jest jego jedyny, chyba jak na dzień dzisiejszy, mankament. Dobra, zawijamy się. Podnięty, cały młekry. Ja też, łepetyna mokra, spocone po plecach, pot się leje, już nie powiem gdzie. Ale fajnie, nie? Pokopane, połażone. Pawcio, wypad... gdzie ty jesteś? Chodź tu do mnie, Pawełku. Wypad zaliczony. Ja? Wypad zaliczony, ja to mówię. No, dodatek do spaceru są fanty. No. Dziękuję ci. Dziękuję ci, że nie zaraz było piąchopiryna. Gdzie ci mnie zabrali? Gdzie ci mnie zabrali? No ale nie zawsze są takie petardy, jakie mogą być. Choć i tak dzisiaj nie brakowało. Srebro, medalik, kurde, nie? Tu jakieś, kurde, destrukty. Petarda. Dobra, jeszcze raz dziękuję firmie Green Camo za umożliwienie potestowania legendy. No na pewno nie, na tym się nie skończy, tylko jeszcze trochę potestujemy sobie. Ale fajnie, wielkie dzięki was. Zapraszam do sklepu Green Camo. Na pewno na hasło Czarne Kciuki. Arek tam wam jakąś promkę zrobi. A film jak się wam podobał, Czarne Kciuki, subskrypcje. Nara, do następnego.